Cześć, witajcie, z tej strony Dziś Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z numizmatyki. Dzisiaj odcinek powiedziałbym nawet specjalny, ponieważ 11 sierpnia roku 2020 do obiegu został wprowadzony już 12. banknot kolekcjonerski. Idea banknotów kolekcjonerskich została zapoczątkowana 14 lat temu, w roku 2006, kiedy to do obiegu wszedł pierwszy banknot o nominale 50 zł, upamiętniający naszego Polaka, papieża Jana Pawła II, Karola Wojtyłę. Ten banknot, który został prowadzony dzisiaj do obiegu, został wydany na pamiątkę setnej rocznicy Wiktorii Warszawskiej. To właśnie dzisiaj obchodzimy, to właśnie za cztery dni będziemy obchodzić no, tą wspaniałą Wiktorię. No niestety troszeczkę nie tak fajnie jak kiedyś, Inaczej nie kiedyś, tylko jak rok temu i dwa lata temu, i, no i jak przedtem, ponieważ oczywiście panuje teraz epidemia koronawirusa, ale myślę, że i tak nie powstrzymało to Banku Polskiego przed wprowadzeniem tego pięknego banknotu. A dlaczego pięknego? Dlatego, ponieważ uważam, że jest to chyba jeden z najpiękniejszych naszych banknotów w historii, jakie zostały wprowadzone do obiegu i z tych nawet kolekcjonerskich, powiem Wam, że równa on się z moim, według mnie, najpiękniejszym banknotem kolekcjonerskim, czyli 20-złotówce z Józefem Piłsudskim z roku 2014 na cześć bodajże setnej rocznicy utworzenia Legionów, Legionów Polskich, Legionów Józefa Piłsudskiego ale powiem Wam, że ten banknot chyba jeszcze bardziej mi się podoba i zakochałem się od pierwszego jego po prostu zobaczenia w internecie, jak pierwszy raz go zobaczyłem i kiedy po prostu Otwarłem korpetę, kopertę z Banku Polskiego dzisiaj, po prostu coś pięknego. Tak się owa koperta prezentuje. Ja oddalę troszeczkę na chwilkę obiektyw, żeby Wam ją pokazać. To jest taka koperta, Narodowy Bank Polski, Witwa Warszawska. Mamy tutaj takie ładne zdobienie roślinne, ornamenty. No naprawdę, koperta również zasługuje na uwagę. No i tutaj mamy oczywiście jakieś dane. Dane pisane na część tego banku, o tym banknocie oczywiście, po polsku. Teraz możecie sobie zatrzymać, bo nie będę tego wszystkiego czytał. Oczywiście szkoda Waszego, jak i mojego czasu. A tutaj po angielsku tak to się prezentuje. Tutaj w środku był banknot, ale że go teraz omawiam, to oczywiście go wyjąłem. No i jeszcze dostawaliśmy w komplecie taką oto karteczkę. Karteczkę informacyjną. Ona jest już ogromnych rozmiarów wręcz. Więc jeszcze bardziej oddalę. Oj, oj, oj. No i tak się właśnie ona prezentuje. Tutaj mamy wszystkie... Zabezpieczenia, które zostały użyte w banknocie. Jeśli chcecie, możecie sobie teraz zatrzymać filmik, zobaczycie, jakie zabezpieczenia w nim zostały użyte, bo również nie będę skupiał się za bardzo na zabezpieczeniach, a jak widzicie, jest ich dosyć sporo. Tak się prezentuje tył i również na nim znajdujące się zabezpieczenia. Na uwagę na pewno zasługuje samolocik, który naprawdę, według mnie, bardzo, się on, bardzo mi się on podoba. No i dobrze, przejdźmy do banknotu. Kilka e, przerwy, powrócimy w lepszym ujęciu. No i wracamy. No, i tak właśnie się prezentuje przód. Przód banknotu jest to bodajże e, rewers. Jest, ja zawsze się mylę: to jest chyba rewers, a tu jest awers. Możecie mnie poprawić w komentarzach, duzgać, ale nie wiem. To jesteś po prostu nie wiem, to się mnie uczepiło, chyba się już nie odczepił. Już zbieram, kolekcjonuję, interesuję się banknotami. Powiedziałbym nawet 10 lat. Kilka, no na może nie 10, 7 lat, ale no z tym mam cały czas problem. No za to bardzo przepraszam, ale uznajmy, że jest to rewers. Na uwagę zasługuje przepiękny. No, no według mnie jest to jeden z najpiękniejszych wizerunków ogólnej postaci na banknocie. Widzimy tutaj Józefa Piłsudskiego przepiękny mundur zielony zielony mundurze i to cały zielony wiecie że mój kolor zielony dla mnie jest drugim najładniejszym moim ulubionym banknotem ulubionym kolorem a na banknotach według mnie jeszcze lepiej prezentuje się już mój ulubiony kolor żółty no naprawdę pięknie jest przedstawiony tutaj Józef Piłsudski w stle widać Warszawę. Tak, widzimy tutaj Warszawę, kolumnę Zygmunta, Stare Miasto, również widzimy tutaj zarys wieży zamkowej i widzimy również Krzyż Walecznych. Tak, to jest chyba Krzyż Walecznych. Tak to się prezentuje. Widzimy kolorystyka banknotu jest częściowo fioletowa, częściowo biała, częściowo niebieska, częściowo różowa. Bardzo ładnie. Naprawdę mi ta kolorystyka bardzo odpowiada. W górnym w lewym górnym rogu widzimy napis, napis niepodległość, który symbolizuje może odzyskanie niepodległości przez nasz kraj, przez nasz naród dwa lata wcześniej, ale również bitwa warszawska przyczyniła się do utrzymania tej bardzo przez nas, przez nas bardzo ciężki, ciężko wywalczonej niepodległości, no bo nie okłamujmy się, jeśli 15 sierpnia czy tam parę dni później bolszewicy sforsowaliby naszą obronę i zdobyli naszą stolicę to pocieli, pocieszylibyśmy się nią tylko dwa lata. Bo raczej nie wiem, czy ktoś inny e, nam pomógł, wiemy. Na, fakty historyczne są takie, że za dużo osób, a raczej dużo państw nam nie sprzyjało. Przykładem są na przykład Czechy, które no zablokowały wszystkie dostawy broni i amunicji do naszego kraju. Węgry, Węgry nam bardzo pomogły. Z tego co pamiętam, w wagonach przewieźli nam 2 miliony sztuk amunicji. Francja i Anglia też y, próbowały nam pomóc, ale Niemcy również zamknęli się dla nas, dlatego za bardzo wsparcia ogromnego nie mieliśmy, ale to właśnie mobilizacja i chęć utrzymania niepodległości przez naród polski oraz oczywiście naszych żołnierzy ale to nie ma co mówić cały naród się zmobilizował doprowadziło, doprowadziło to do wygrania tej zaciekłej bitwy, która według bodajże nie chcę was kłamać, to jest był chyba, on się nazywał Edgard, Edgar Vincent, Edgar Vincent Dabernon. Dobra, według e, Edgarda Vincenta, e, bitwa warszawska została przez niego nazwana 18 decydującą bitwą w dziejach świata. To o czymś mówi, według mnie, a wiemy, że bitew na świecie zostało stoczonych. Kilka set, czy nie, no To są liczby nie, nie do zliczenia, chociaż może by ktoś to liczył. No i tak to się właśnie prezentuje. Tył według mnie również nie ubiega. Przodowi, chociaż na uwagę zasługuje również zabezpieczenie w postaci nominału, tych, tej, nominału tych, tej dwudziestki. Jest to taka złota dwudziestka. Ona pewnie została na, wydrukowana jakimś złotym, e, złotym papierem, czy nie wiem jakimś. Ja mówię, nie będziemy się skupiać na zabezpieczeniach, bo ja nigdy na to nie miałem głowy. Ale na pewno to się rzuca w oko i bardzo ładnie się prezentuje. Widzimy również Narodowy Bank Polski, orzełek, nominał. Ogólne zabezpieczenia, podpisy prezesa, głównego skarbnika i według mnie prezentuje się to rewelacyjnie. Tył, tył prezentuje się tak, no nie musiałem obracać za bardzo. Widzimy tutaj z tyłu wizerunek bitwy warszawskiej, obrazu Jerzego Kosaka. Przedstawia on, no to jest chyba najsłynniejszy obraz bitwy warszawskiej, atak tak właśnie pod Warszawą, który został przeprowadzony przez żołnierzy księdza Skróbki, który niestety poległ w ataku. No i stał się oczywiście symbolem zaciekłej, zaciekłości, ogólnie po, zaciekłości Polaków i ogólnie naszego bohaterstwa. No, jednym słowem, bohaterem Bitwy Warszawskiej. Tak to się prezentuje, ponieważ banknot jako pierwszy w historii został wydrukowany pionowo, więc troszeczkę mamy problem. Mam problem, żeby Wam to wszystko fajnie pokazać. No ale cóż, ja już miałem styczność z takimi banknotami. Na przykład w Rosji był nominał bodajże 200 rubli i 100 rubli. To był kolekcjonerski, chociaż ja spotkałem się i z nim w obiegu, ale niestety chyba go nie zachowałem. Chociaż może, musiałbym poszukać. Został on wydany w 2018 roku, bodajże chyba na mundial, bo właśnie tak, tak, właśnie mundial w 2018 roku odbywał się w Rosji. Jest to banknot taki pionowy również z piłkarzem. Widzimy właśnie bitwę. Tutaj jest bodajże, to jest jakieś oznaczenie na część bitwy warszawskiej, na część ogólnie wojny dla bohaterów wojny bolszewickiej z roku właśnie 1900, która zaczęła się w roku 1919, a trwała do roku 21, bo przypomina, w roku 1921 w Rydze został podpisany traktat. Kończący wojnę. No i wtedy nawet Polacy popełnili błąd, bo z tego co kiedyś wyczytałem, bolszewicy w ramach, w ramach tam definitywnego pokoju nawet zaproponowali nam, zaproponowali nam Mińsk, ale po prostu Polacy jakoś się nie dogadali, no i Mińsk przepadł już na zawsze niestety Związkowi Radzieckiemu. Tak to się prezentuje. Również widzimy tutaj samolot. Nie jest to niestety nasza polska pzl bo to nie lata 30. Ale mi się to tak zawsze jakoś kojarzy. Jednopłatowiec taki z PZL-ką 11. Widzimy również tutaj jakieś zdobienie roślinne. Mi się to też kojarzy z jakimś wieńcem, takim wieńcem żałobnym, wieńcem na cześć pamiątki tej babitwy dla cześć poległych. No, naprawdę tak mi się to jakoś kojarzy. Również na dole teraz zauważyłem napis, podpis raczej jest to podpis Józefa Piłsudskiego, niepodległa, który już wcześniej został użyty dwa lata temu na banknocie kolekcjonerskim przedstawiającym stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. No, i tak to się prezentuje. Banknot naprawdę bardzo ładny. Ja się trochę nastałem, żeby go zdobyć, ale na pewno nie żałuję. Niestety tylko w jednej sztuce go nabyłem, bo nie sprzedawali na więcej. No i niestety już chyba nie powtórzy on losu takich, takiego fajnego zysku jak wcześniejsza dwudziestka z Mieszkiem i Dobramą z 2016. No bo niestety ja chciałem go nabyć w kilku sztukach przynajmniej, ale. Myślę, że przez jedną sztukę bardziej będę się nim cieszył i zostanie on już w moim klaserze chyba na zawsze, bo jego wartość na pewno zdrożeje, ponieważ już teraz chyba na Allegro kosztuje on kilkaset złotych, jeśli się nie mylę. A ja go nabyłem, przypomnę jeszcze raz, za cenę 80 zł. Dobrze, to tyle. Banknot myślę, że prezentuje się bardzo ładnie. Wydany został jeszcze, przypomnę, w 60 tysiącach sztuk, i jest to pierwszy banknot wydrukowany pionowo. Banknot bardzo mi się podoba, a ja się teraz z wami pożegnam i chciałbym, żeby głównym tematem oraz myślą przewodnią tego odcinka, morałem, było to, żebyśmy pamiętali bohaterów oraz poległych. W czasie obrony Warszawy w sierpniu roku 1920, bo można powiedzieć, że właśnie obrona naszych przodków 100 lat temu na 20 lat przedłużyła nam niepodległość i rozwój kraju. Życzę miłego dnia i żegnam się z wami. Cześć!